Cześć, Alina tutaj. Stoję z moim obrazem robiony bardzo interesującą techniką, monotypią. Ja tłumaczę to ze szwedzkiego, nie wiem jaki macie termin, ale monotypii, czyli monotypia, to jest, nie wiem, może łacińskie. Mono, czyli pojedyncza, wydrukowany obraz. Czyli ja maluję na silikonie, takiej miękkiej podkładce i potem jak drukuję to na płótnie, co jest bardzo trudną techniką, to po prostu mam odwrócone lustrzanie. I zostaje ta biała linia tutaj, ona jest po prostu podstawą, czyli jest bez koloru. Natomiast całość tutaj jest nakładany akryl. I ten akryl trzeba specjalnie kupić, który wolniej schnie. Jest to bardzo fajna i wymagająca technika. W każdym razie ja to bardzo lubię. To się robi, wiesz, bawi się wtedy tymi kolorami i dostaje się właśnie jeden druczek. Ten płytka ma z silikonu 50 na 40 cm. Kupiłam ją z Anglii, przez Amerykę, bo tylko takie duże robią tam. W każdym razie jest to dosyć trudno drukować, bo to jest takie miękkie. Ja na konstwach miałam z Mosiądzu płytkę i żeśmy robili grafikę. W każdym razie też się odbijało. I właśnie tutaj masz ten oryginał, będzie go widać tutaj? Tak. Natomiast można zrobić coś takiego, eksperyment. To jest ten sam motyw, tylko w innym kolorze. Także w monotypii można się bawić właśnie w ten sposób, że możesz sobie wydrukować drugi egzemplarz, który ci ma inny kolor. W każdym razie nie wiem, który będziesz bardziej wolał, czy wolała. Popatrzcie, są te dwa kolory. Ja jestem kolorystą, także miałam trudności z decyzją, czekaj, muszę powiedzieć, żebyście mnie słyszeli, z decyzją, żeby po prostu, ja lubię kolory, które są bardzo intensywne, tak jak tutaj, i tutaj się zmusiłam do zabawy jednym, właściwie w niebieskim tonie. I ten niebieski ton daje harmonii więcej i całkiem inny wyraz obrazu. W każdym razie mam nadzieję, że nie musisz robić monotypii, ale możesz malować po prostu sobie ten sam motyw w różny sposób i to daje fajną zabawę. Ja robiłam to tak na Construct Schoolland, czyli na Akademii Sztuk Pięknych, że robiłam ten sam motyw we wielu, wielu kolorach i wielu technikach. I to była bardzo fajna zabawa. W każdym razie tutaj masz ten, który obecnie bardzo lubię, jeszcze go nie podpisałam, bo nie jest całkiem gotowy. Chcę tutaj zmienić troszeczkę, bo są zbyt powtarzane. Jak masz kolorystykę, to się nie musisz tym przejmować. Po prostu rypniesz sobie, weźmiesz sobie inne kolory i masz od razu dynamikę i całkiem inny rodzaj malarstwa. Natomiast kiedy masz właśnie bardzo mały wybór kolorów, to musisz pracować, żeby to nie powtarzało się tak. A niebieskich kolorów jest bardzo dużo, tylko że po prostu ja mam tutaj czerwoną podmalówkę, bo ten czerwony druczek jest tutaj widoczny. I ja to nałożyłam, ten inny kolor. Także one współpracują ze sobą i zobacz po prostu, jak jest ta linia biała, to też jest czerwień. I to bardzo, bardzo fajnie wygląda. No, w każdym razie mam nadzieję, że Cię tym zainspirowałam i próbuj takie coś. Monotypia. Spolszczone, polskie, szwedzkie słowo, monotypii. No, powodzenia, tak, hejdo, cześć!